Cześć wszystkim. Dzisiaj wpadłem na pomysł pokazania, jak robię rośliny w blenderze. Na początek coś łatwego, tak? Jesteśmy w blenderze i trzeba by stworzyć jakiś liść. Na początek sobie pogląd z góry. 7. Shift. Shift E. Mesh. Zrobimy. Skala. Y. Zielony. Teraz Ctrl E. O. Ctrl R. Edycję, muszę wziąć Ctrl-R. Ctrl-R. Ctrl-B. Robimy taki coś. Tutaj S0. Mamy. Róbmy jakiś S. Coś w tym stylu. Zrobię jeden boczny pogląd. Łapiemy. Go. Extrude. Go. No jest. Jeden. Extrude. This. Powiedzmy, że to by było tak. Ctrl R. Z. Powiedzmy, że tak. Da radę połączyć. Wygląda to tak. No, na shift. Zrobię tak. Tyk. 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 Jeden. Gum. Zrobię sobie wcięcie. Jest, jest. Róbmy jeszcze tak, żeby... Rotation. Rotation. Tak, jakoś tu trochę do góry zróbmy. Ok. Myśmy coś mieli takiego. Wejdźmy w tą opcję. Mamy jeszcze trochę tutaj tego liścia skilować. I co? Myśmy mieli. Mamy teraz subdivisa. Trochę wypadzimy.
Coś w tym stylu. Object edit. Shift S. Cursor to select. Tab. Teraz oryginał do 3D. Shift S. Cursor to mort. Object. Dobra, Shift-S, Shift-S, selekcją to kursor. Dobra, mamy tak zrobione, dałoby się dodać tych trochę. Area zrobimy, Relative Offset wyłączę, damy tu 3, może na razie 4. Co, potrzebujemy teraz tego liścia wobec, zakręcić coś, Shift-S, Empty, Play Exit. Wchodzę w liścia. Array, object, offset, tak, wobec czego zaznaczam empty, mam 4, przechodzę, empty, shoot z, i co? Źle zrobiłem, co? O, light up, dobra, gdzieś się, empty. Teraz trzeba w empty wejść. No i co, widzimy różne rozmiary, nie? To może być fajne, ale na to jest sposób, ponieważ plana nie zrobiłem. Ctrl Z, O transform. I możemy coś. 8. Empty. Może być coś takiego, tak? Wchodzę w plan, robiąc sobie Ctrl-Tab, mogę sobie teraz coś z tym kombinować. Na przykład robić tak, przekręcać, Ctrl-Z, cofnę. Mogę, robię sobie na jedynkę, bo tym robię tak. Go. Coś takiego. Mogę tu ładnie dokręcić śrubę na empty. Tak. Empty. Stąd. Empty jesteśmy. Żeby nie nałożyło się. O. Coś takiego. Następnie możemy sobie, będąc w planie i w edycji, nie chcę się pstrykać tam, możemy każdy sobie ustawić jak chcemy. Możemy zrotować. Wszystkie opcje mamy jakieś tutaj wymyślone, tak? Teraz jak zrobimy Shift. Muszę wyjść z tej opcji. Shift, Shift, On. Mamy jeszcze Normals i jeszcze powiedzmy wygładzimy jakoś tam. Coś takiego. Możemy teraz nadać tu Shading, Shader Edition, New, cyk, podejrzymy jak tam wygląda, możemy jeszcze tutaj sobie ściemnić, powiększy kontrast, możemy sobie powyłączać, żeby było ciekawiej. Tak, sobie tam nadać trochę. Na to wyłączamy lighta.
Kiedy wejdziemy w lighta, możemy podać niebieski. Taki bardziej zielony. No ale tu możemy sobie ustawić plan, ten bardziej zielony. To są podstawowe, tak? Nie ma nic ciekawego do zrobienia. Tyle co noc. Noc. Ustawiam cyk. Cyk. Mam włączone, mam. Dobra. Mogę trochę zrobię tutaj to na fiolet. Albo na zielono, jak to woli. Maję. Okej. No, chciałem tylko tyle pokazać. Możecie sobie tworzyć różne inne rzeczy, tak? Tworząc sobie, zróbmy Shift, Date, Mesh, Plan, Go, X. Tak, coś tam mamy dane. Kontrola, trzymam kółko, shifta. O, chciałbym z góry. Shift, S, Y. Powiedzmy, zróbmy taki coś. Ctrl Tab, Ctrl R. Tak zrobić. Powiedzmy coś w tym stylu. Przydałoby się na przykład też tutaj S0, bo to przeważnie rośliny mają jakieś tam zakończenia. Można GG po linii w tą stronę. Powiedzmy, tu mamy skalę S do środka, sobie zróbmy. Tu też można S do środka. OK. Jeden numeryczny zrobimy. Powiedzmy trochę do góry wygnę. A nie zapalmy dzisiaj wszystkiego, ale to nie jest problem. Jak mamy numeryczne i mamy tak. O, widzicie. Zrobimy go takiego. Ekstrudujemy sobie gdzieś tam. Powiedzmy. Tak. Włączę ten opcję podglądu. Tego też trochę sobie tutaj na power robię. Nie. Jedynkę. Zróbmy. No ja muszę. Cyk. Ctrl Z. Cyk. Stawą taki sobie był. Shift S, kursor to select, cyk, set kursor to origin 3D. Mamy coś takiego. Dobra, teraz Shift S, kursor to word. Mam zaznaczony obiekt. Ctrl S, select to cursor. Mamy coś takiego, tak? Mamy plane. Możemy dodać to, co tam było. Subdevice. Możemy przejść do tego. Możemy teraz. Mamy plana, tak? To nie ustawiliśmy dokładnie. Jeszcze przejść tu. Jeszcze smuta strzelić. Oznaczyłem plane. Shadow smut. Możemy jeszcze co? Jeden zrobimy tak. Tego plane'a trochę wyłączę.
X. Całe by nie zmontowałem, wiecie. Wow. O. Gdzieś takiego będzie. Mieści się. O, na przykład. Dobra. I możemy jeszcze array'a dodłużyć. Plan. Narzędzie. Styk. Array. Wyłączymy relative. Spróbujemy już obiektu empty. I nam się włączył tamty. Dobra. Spróbujmy teraz zrobić shift A. Aha, pozycję. Shift A. Empty plane, to będzie plane 2. Wejdźmy tu, object empty 2. Dobrze oznaczyłem. Mamy teraz array of empty. Zaznaczone. No i widzicie, skali. Znów nie zrobiłem. Ctrl A, relat. Teraz cyk. Cyk. Wracamy w empty 2. I coś takiego zrobiliśmy. Jeśli wejdziemy sobie w empty 2, plan empty 2, możemy dodać coś, lub na przykład fiolet. No tak na szybko. No i sobie zawsze można to wyliczyć. Tak. Lighta trzeba go. Ciekawiej. Light. Go. O. Coś takiego zrobiliśmy. Na szybciocha. Taka roślinka. Zdrawiam. To było na szybko.